Cześć, z tej strony Michała. W tym odcinku przygotujemy domowe frytki z batatów. Bardzo fajny dodatek do obiadu, na kolację. Często sobie robię takie frytki po prostu jako samodzielne danie, bez żadnych dodatków. Moja córka też je uwielbia, także polecam spróbować. Do przygotowania wystarczy jeden batat. Taki jeden batat to jest około pół kilograma. Jeżeli chodzi o przyprawy, dwie łyżeczki do herbaty curry, jedna łyżeczka do herbaty mielonego kuminu, pół łyżeczki do herbaty papryki wędzonej i tak dwie szczypty soli. Będziemy to wszystko przygotowywać w piekarniku na oleju rzepakowym i przygotujemy też sobie taki fajny dip, sosik na bazie jogurtu greckiego z odrobiną octu jabłkowego i z koperkiem. Zaczynamy od obrania batata. Batata mamy już obranego, kroję go najpierw na pół. Potem każdą połówkę na cztery ćwiartki. A potem sobie każdą taką ćwiartkę kroję jeszcze na trzy fragmenty. Mamy już naszego batata pokrojonego. Ważne, żeby te fragmenty były w miarę równe. Wtedy nam się batat fajnie równo upiecze. Następny krok to jest taka średniej wielkości miseczka. Do miseczki sobie nalewam jedną łyżkę stołową oleju rzepakowego. To będzie nasza marynata. Do marynaty dodaję komplet naszych przypraw, czyli curry, mielony kumin, paprykę wędzoną i sól. Mieszam sobie naszą marynatę i teraz troszeczkę taka brudna robota. Najlepiej to zrobić rękami, jednak wtedy ta nasza marynata najlepiej pokryje nasze bataty. I bataty zamarynowane. W tle tam nam się już grzeje piekarnik, termoobieg 220 stopni. Wyciągam sobie blaszkę z piekarnika, delikatnie ją sobie natuścimy, odrobina naszego oleju rzepakowego, papier. I dzięki temu bataty nie będą nam się przypalać do blaszki i będzie łatwiej je potem obrócić. Okay, gotowe bataty na blaszkę. Ważne, żeby je fajnie rozłożyć, żeby miały sobie jakieś tam odstępy. Dzięki temu nam się równiej wypieką. Bataty mamy gotowe na blaszce. Tak to wygląda z bliska. Teraz je wsadzam do piekarnika na 15 minut i po 15 minutach je obrócimy na drugą stronę. A my w międzyczasie przygotujemy nasz dip do batatów. Bazą jest jogurt grecki 250 g, czyli takie jedno małe opakowanie. Do niego sobie dodamy jeden ząbek czosnku i trochę koperku i dosłownie odrobinę octu jabłkowego. Wyciskam sobie, a i sól jeszcze będzie, troszeczkę soli, nigdy nie zaszkodzi. Wyciskam sobie jeden ząbek czosnku. Szczypa soli. I tutaj zsiekam troszeczkę. I odrobina, ale dosłownie odrobina, takie pół łyżeczki octu jabłkowego. I to wszystko mieszamy, zostawiamy na chwilkę, żeby ten sos nam się tak fajnie przegryzł. Mamy pół godzinki, aż się bataty zrobią i akurat się przygotuje nasz sos. 15 minut pieczenia za nami, wyciągam nasze bataty z piekarnika. W całej kuchni już bardzo ładnie pachnie kuminem i curry. I teraz obracamy nasze bataty na drugą stronę, żeby nam się fajnie wypiekły. Bataty obrócone, wsadzam je na kolejne 15 minut do piekarnika. Tak wyglądają nasze bataty z bliska. Jak zwykle mam dla Was rozdanie, piszcie śmiało w komentarzach, z czym lubicie jeść bataty. Ja wybiorę jedną osobę, która otrzyma ode mnie w prezencie kupon do naszego sklepu na ekologiczny olej rzepakowy bezzapachowy. I pamiętajcie też o zostawieniu łapkę w górę, dla mnie to będzie informacja, żeby nagrywać więcej takich materiałów.